Poniedziałkowy poranek. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie i pozdrawiam dzisiejszymi hasłami biblijnymi. Pierwsze z drugiej księgi Kronik, z 14 rozdziału 10 wiersza. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. I z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z 12 rozdziału 9 wiersza. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Zaufanie, słabość i moc. To są tematy, które poruszają te dzisiejsze fragmenty biblijne. Ale myślę, że ten pierwszy brzmi bardziej enigmatycznie. No bo do apostoła Pawła przywykliśmy, znamy, często słyszymy. Ale jaki jest kontekst tego starotestamentowego fragmentu? Kto to powiedział? W jakich okolicznościach to powiedział? Skupmy się na tym. Słowa te zostały wypowiedziane przez króla judzkiego Asę, który czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. Czyli stanowił pewien wyjątek wśród judzkich królów, którzy często oddawali się obcym kultom i pobłażali niesprawiedliwości. Asa był dobry, porządny, pobożny. I przyszedł taki moment, że musiał stawić czoło dwukrotnie liczniejszemu wrogowi. Nie poddał się, zaufał Panu i wyruszył, a przed bitwą tak się modlił. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Także i my. Często w naszym życiu znajdujemy się w sytuacjach, kiedy zdaje się, że musimy stanąć naprzeciwko przeważających sił wroga. Kiedy musimy zmierzyć się z problemami, z wyzwaniami, z czymś, co wydaje nam się nas przerastać albo przytłaczać. I może być to oczywiście negatywne, różne złe doświadczenia w naszym życiu, ale także pozytywne. Przezwyciężanie własnych słabości, pójście i parcie do przodu, pokonywanie wręcz niekiedy samego siebie w celu rozwoju. I to jest pozytywne. Ale w tym wszystkim, za przykładem króla Asy, szukajmy oparcia w Bogu, bo będzie nam łatwiej. Bo kiedy my damy 100% siebie, to Bóg również da 100% od siebie. I wtedy wzmocnieni, posileni, świadomi tej Bożej bliskości, będziemy mogli stawiać czoła różnym wyzwaniom, ale także i różnym słabościom. I tego oparcia w Bogu, tej Bożej bliskości, tego Bożego przytulenia w trudnych chwilach nam wszystkim życzę na ten tydzień, na ten dzisiejszy dzień, żebyśmy we wszystkich wyzwaniach, we wszystkich doświadczeniach mogli odczuwać tą Bożą bliskość, bo Chrystus jest blisko nas, tylko my musimy o tym pamiętać. Tego nam wszystkim życzę, a dzisiaj w tym szczególnym dniu również pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom w dniu ich święta, Bożej bliskości, Bożej opieki, inspiracji, siły i wytrwałości we wszystkich zmaganiach, z którymi i wy musicie się na co dzień mierzyć. Pomódlmy się. Kochany Panie nasz Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś blisko nas, że w swoim Słowie utwierdzasz nas w tym, że pobudzasz naszą wiarę, naszą ufność i dopomagaj, żebyśmy nie próbowali własnymi siłami, żebyśmy nie próbowali sami i nie trwali w poczuciu samotności, kiedy fale zdają się piętrzyć, kiedy wyzwania przed nami, ale żebyśmy zawsze szli do przodu z Tobą, w Twojej bliskości i z Twoją pomocą przezwyciężali to wszystko, co nas czeka, to wszystko, co przed nami. Tobie się powierzamy na ten dzisiejszy dzień, na ten tydzień. Bądź z nami i prowadź nas. Amen.
Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.